Siema, jestem Pakila, to jest kolejny odcinek. Jak się domyślacie już po tytule, ja też postanowiłem się włączyć w akcję Save Red Dead Online. Bo jak wiemy, ostatni miesiąc był taki sam, ten miesiąc też będzie taki sam. Jak chodzi o premię, czy tam zniżki, jak tutaj możemy przeczytać, do 1 lutego. Czyli w sumie przez ten miesiąc znowu się nic nie wydarzy. Red Dead Online stoi w miejscu. Jak wiemy dobrze, ostatni taki większy update to był w wakacje i to była krwawa forsa, która tak naprawdę nic nie zmieniła, jak chodzi o samą rozgrywkę, tylko dodała takie misje plus. A gracze mają większe oczekiwania. Kiedyś była akcja z klaunami, teraz jest akcja Save Red Dead Online. Bo jak tak dalej pójdzie, to będzie jedna aktualizacja na miesiąc. Co nie wróży dobrze przyszłości tej gry. Więc co możemy zrobić? Możemy udostępniać wszędzie hashtag Save Red Dead Online. Może Rockstar w końcu się ogarnie i zacznie dbać o tą grę. Wiem i jestem świadom, że mam tylko 3,5 tysiąca widzów, ale te 3,5 tysiąca widzów, mam taką nadzieję, może też pokazać pazurki. I na to liczę. Więc zostawmy ten hashtag pod jakimś filmem, pod postem, na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Rockstar Games. Może to Rockstar Games zauważy. I może, tak jak mówiłem wcześniej, ogarną się i zaczną wskrzeszać Red Dead Online. Ja tutaj zostawiam ten komentarz z tym hashtagiem Save Red Dead Online pod filmem Red Dead Online Halloweenowa Przepustka 2 na polskim kanale YouTube Rockstar Games. Wy też możecie tutaj ten sam hashtag wstawić albo w inne miejsce, tak jak wcześniej powiedziałem. Więc każda cegiełka od Was może zaprocentować. Oczywiście, jak zależy Wam jeszcze na tej grze. Więc to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co o tej akcji myślicie i zobaczymy, czy taka akcja da jakieś rezultaty. Wbijajcie na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!